Dzisiaj mówimy o tym, że czasem tożsamości się nie ujawnia. Tutaj jest trochę podobna taka sytuacja, bo pytanie jest takie, co jeszcze musi się stać, żeby tę sytuację zakończyć, żeby ten dramat był zbliżony i gdzieś tam ktoś tam spodziewał na informacje dotyczące dzieci z rodziną Walentino, żeby ten dramat się zakończył. Myślę, że w latach 90. na tej ziemi jest wielu ludzi, którzy coś głoszą. Tylko ja posiadłem prawdę. Największy materiał zaloto, który zdecydowałem z największą mocą. Dokumentalne, ale to nie od 18. Wie pan, co to jest Opus Dei? Nie mam pojęcia. Nie słyszał pan o nim? To chyba jakaś religia. Nie jest dajemy. Opus Dei to diabelska siła, która rządzi światem. Człowiek, który nie przestrzega 10 przekazań, nie posiada prawa. Skrajna prawica w kościele katolickim. Wie pan coś jeszcze? Swoje rzeczy od Zelewskiego i jak gdyby coś tam się będzie działo,
może sąsiedzi, wszyscy będą ciebie podglądać i sąsiedzi wszyscy będą poszukiwać ciebie, czy coś tam interweniować, to podobnie dzwoń jak na policję. A ja zaraz zainterweniuję, bo to wiesz, ludzi chciwych na mieszkanie jest bardzo dużo. Przecież ta Tereska też ma sporo dzieci i w momencie, kiedy tego Zalewskiego by zabrali, to ona by chciała tym mieszkaniem się opiekować, a jeszcze jak mu coś zrobią krzywdę temu Zalewskiemu, to ona go pochowa, a będzie miała mieszkanie dla siebie, bo ona się tym mieszkaniem opiekowała, kwiatki podlewała, otwierała drzwi, zamykała, a dlatego kluczy nie dawaj, tylko z powrotem przywieź, wszystko jest pod kontrolą. My nie jesteśmy chciwi, my nie jesteśmy pazerni. U nas jest papierek lakmusowy i nawet jeden grosik wystarczy, aby na przykładzie tego jednego grosza wykazać, dlaczego ta baba Tereska Moherowa jest bardzo chciwa, czy ktokolwiek z tych moherów, katolików, jest bardzo chciwy. Abyś to nie był ty bardzo chciwy. To Janek Witek przed śmiercią, on też nigdy nie był zresztą bardzo chciwy. Jak mu pożyczyłam pieniądze, to mi oddawał wszystkie pieniądze. Nie chciał nosić w kieszeni moich pieniędzy. Powiedział, że ja nie mogę cudzych pieniędzy nosić, mieć ze sobą. I dlatego nie był chciwy. Żeby tacy ludzie byli, to byłoby coś. Są też super honorariusze, którzy mogą zakładać rodzinę. Tak, bo pojawia się temat choroby. Modlicie się co wieczór? Zgadzając wiele z treści. Słodzą. Także śmierć. To są takie tematy, które poleca się na wakacje na przykład. Tak, ale choroba, żeby było więcej kapłanów. To są już właściwie żeby nie uchwalono w ustawie o zgodę pracy. Żeby świat się nawrócił i poznał Opus Dei. W tym kłamstwie, w swojej tożsamości. A to mnie bardziej zajmuje. Reszta jest jakby wypadkową tej sytuacji. Akcja Pani Książki toczy się w Warszawie. Świat Chrystusowy Opus Dei, który wszystkim kieruje, składa się z członków stanu wolnego, zwanych numerariusze. Przyjeżdża z Białegostoku, poszukiwany lepszego życia. Anteles jest adwokatem. Jak wszyscy numerariusze obiecają czystość, ubóstwo i posłuszeństwo Opus Dei. Chodzi o to, by należeć do Boga, sprawiając wrażenie, jakby się należało do świata. Plan Daneman, nie ma się sutanny, ale należy do milicji Pana Boga, jest dyrektorem tej szkoły. Joaquin Garcia i Dobro jest profesorem uniwersytetu. Zetknął się z Opus Dei w 1974 roku. Z tej grupy studentów Bóg wybrał najlepszego, 18-letniego Hortera. Jakiegoś zapisiałego stanu do Nowego Jorku i będzie to samo. Można, tak jak ja, pojechać z Warszawy do Wiednia czy do Hiszpanii. Wszędzie na świecie numerariusze żyją w prawdzie, we wspólnocie, ale w zwyczajnych domach. W tych rezydencjach, przy drzwiach zamkniętych, Opus Dei wypełniają kochanie, część swoich jak coś tam się będzie działo, to zadzwoń do mnie. Jeżeli zauważysz też, że sąsiedzi podsłuchują, to też daj mi znać, no może potem, ale gdy będą interweniować, to będziesz musiał od razu dzwonić, bo ta Tereska i tej Teresce kluczy też nie dawać. Wstaję codziennie o 6 rano i ściśle przestrzega ustalonego planu dnia. 2 godziny dziennie nosi na nodze medalową kolczatkę, żeby przez umartwienie dzielić cierpienia Chrystusa. To mój pokój. Nic nadzwyczajnego, ale przyzwoity. Mam tu wiele książek. Sukcesu, ludzi podróżujących w różne atrakcyjne miejsca. Generalnie jest to świat dużych pieniędzy. Ale z drugiej strony... Misją Nikolasa jest nawracanie chłopców, którzy przychodzą do tej placówki. Wiadomo, ale stresem, co roku 19 marca musi przedstawić listę młodych ludzi, kandydatów na numerariusze. W małym miasteczku i pracować w małym sklepie na przykład, czy trzeba koniecznie żyć w co sobotę towarzyszy swojej gromadce, by nauczać katechizmu w ubogich dzielnicach i w ten sposób szerzyć ideę Opus Dei. Moi rodzice są chociażby tego przykładem, że po wielu latach... W tej sprawie ojciec założyciel napisał, poświęcasz się apostolstwu, by się podporządkować, usunąć w cień. Ona wszędzie tu przychodzi na te wszystkie timowajle. No, wszędzie przychodzi, bo to jest jedno konto. No i to tam jak ten kanał się nazywa? Dlatego trzeba się gorliwie modlić. No ja nie krzyczę, ja mówię, bo tutaj radio się nagrywa. Ja jestem aktorką.
się tym intensywnym... Proszę Państwa, oto bajka. Była sobie pchła szachrajka. Ty nawet nie wiesz, ile ty niszczysz. Wtedy, kiedy Marta Dobosz nie dostała się do Mariotu, to ona siedziała, pchła je machowa torebką i właśnie mówiła, proszę Państwa, oto bajka. Była sobie pchła szachrajka i bardzo dużo tej bajki powiedziało. I ty to gdzieś tam... Poszukaj tego, no i teraz następny. Czwarte przykazanie. Pociągnąć za sobą posłuszeństwo legalnej władzy. Co? Bo wszelka władza na ziemi. Ad-Ela? No może i nie, że to napiszę, rozpiszę. I to jest... Wprowadzanych przez władzę. Ale tylko wtedy, gdy te prawa są słuszne, to znaczy szanują normy kościoła. Ale taki mail jest? Szanować dziadów. Ale tam musi być... Tak? To na Gmailu, tak? No ale to mi hasło musi dać. Czy to będzie u mnie? Kiedy będziecie starsi, pamiętajcie, że nie wolno rzucać w policjantów kamieniami. No dobrze, bo jest, no każdy ma swoje jakieś maile. Przecież też... Szanować porządek społeczny. No, to potem napisz mi to hasło, jak tego... Ale tam nic nie ma, no to co tam artystyczne. No wchodź. No poczekaj, to ja to wezmę, sobie zapiszę, bo żeby mi tu nic nie tego, no bo nie spadło. Dobrze, dobrze. Bo tego telefonu słuchałam. Ja wiem, że telefonowałeś. No to widzisz, to nawet nie jest dużo, jak za wszystko to jeszcze można ścierpieć. No, no tu 5 zł, tu 8. No, no mówiłam ci, że to jak ktoś normalnie korzysta z tego, to potem ma jeszcze więcej, jeszcze i taniej. No. Pracować. Wielbiciel Franco. Był założycielem Unii Chrześcijańskiej Katolickiej Partii Sprawiedliwości. Muszę zorganizował ten człowiek, Gonzalo Rojas, numerariusz Opus Dei. Wielki obrońca dyktatury i jeden z dyrektorów Fundacji Mieloczek. W oczach wielu dzielniczaków spadkobiercy Mieloczeka z pokolenia w Opus Dei są ściśle powiązani. Opus Dei twierdzi, że nie ma celów politycznych, ale jest wyraźna sprzeczność między tymi twierdzeniami na tym, co odczuwa społeczeństwo. Wcina klasa polityczna to tradycyjnie ludzie po studiach prawnych. Pani Guzman był profesorem Uniwersytetu Katolickiego. Ciekawe, że Gonzalo Rojas i inni profesorowie wykonali na tej uczelni i pytali, jak pokoją przyszłych przywódców, takich jak Luis Alejandro Silva. Dobra, no, ale zobaczę potem, bo to robimy, ale to może być. Moje przeświadczenie, że mogę coś wnieść do polityki, jest znacznie silniejsze. No dobra, to popatrz. Jeśli spojrzysz na pracę pierwszego lepszego numerariusza, ale jeszcze w bardziej zajmującym, przekonasz się, że jest ona dobrze wykonywana. Można by sądzić, że pragniemy podbić świat, ale to tylko konsekwencja rzetelnej pracy badania. Czemu chce się poświęcić polityce? Mój podstawowy cel jest ambitny, ale sądzę, że osiągalny. Pragnę zmienić mentalność tego kraju. W rzeczywistości tak nie ma, a tutaj wy próbujecie teraz na siłę to przerzucić na nasz grunt, na nasze życie. Jak w ogóle na podstawie gry można coś sądzić na temat mojej pracy? No i myślę, że jeszcze dla tych osób, które dobrze widzą, że mają jakieś rzeczy do poprawienia, albo tak rzeczy, które mogliby bardziej się nauczyć, udoskonalić, to myślę, że tam może się rodzić rapor właśnie w związku z tym, że to jest na tyle abstrakcyjne, że nie przekładalne w ich głowie na pracę. Wydaje mi się, że mamy rzeczywiście od jednostki, tak jak osobmy na tę grę.
To nie jest prawdziwy poradnik. Na pewno są w tych sytuacjach bardzo różne reakcje, bo są ludzie, którzy są mniej do zmiany przygotowani, bardziej przygotowani, szybciej akceptują rzeczy zmieniające się. Natomiast faktycznie powoduje to to, że jakby w takim abstrakcyjnym na moment środowisku, w takiej trochę wirtualnej rzeczywistości, takie ćwiczenie pozwala ogarnąć całość. Spojrzeć na całość tego, co się zadziało, co było w przeszłości, jaki jest pomysł na przyszłość, jakie są elementy zmian tego pomysłu. I faktycznie to z moich obserwacji uczestniczyłem w kilku takich procesach. Wynika, że to jest po pierwsze bardzo fajne, energetyzujące ćwiczenie. Bardzo odczarowuje różne mity i jakieś rzeczy, które ludzie mają w głowie. A też przy okazji okazuje się, że bardzo dużo osób ma w głowie duże odpowiedzi na pytania, jak to chodzi, zadaje, jakby znają odpowiedź, tak? Tylko gdzieś to trzeba złożyć sobie pewien obraz w całości. Więc faktycznie, jeśli chodzi o jakieś symulacje czy gry związane z przybliżeniem rzeczywistości, to to jest łatwiejsze. A jeśli mówimy o takim zupełnie oderwanym od rzeczywistości temacie czy projekcie, czy symulacji bycia zupełnie kimś innym, to co mi się bardziej podoba, to konieczność dużej kreatywności, tak, wyjścia zupełnie poza swoją strefę kontaktów. Jeżeli później tak naprawdę może każda osoba sobie odkryć pewne rzeczy, które udało się zrobić w tej grze i dlaczego tak naprawdę z podobnymi jednak problemami, co do na przykład jakości problemu, być może z innej kategorii, na przykład ze czymś powiem, nie dajemy sobie rady w pracy, tak? Ale w grze okazuje się, że nie wiem, jesteśmy świetnymi liderami, jesteśmy bardzo proaktywni, albo na przykład jesteśmy w stanie pomóc ileś osób, bo widzimy więcej faktów, dlaczego tego nie używamy, na co dzień, tak? Jeśli mamy jakiś duży kompleksowy projekt, czy problem do zainteresowania, to nam nie przychodzi z łatwością, więc to jest na pewno taki pewnie element. Czy Państwo to robią, żeby dostać to tłumaczenie? Tłumaczenie, zrozumienie tego, jakie jest to przełożenie. Jasne, i w ogóle właśnie, jak sobie Państwo radzą z tym problemem? To są tak naprawdę bardzo, bardzo ważne dwie rzeczy, o których trzeba pamiętać. To znaczy, po pierwsze, że to jest narzędzie bardzo demokratyczne, to znaczy, ono może być i swojej istoty jest demokratyczne, w tym sensie, że każdy bierze w nim udział w takim stopniu, w jakim chce, wyciąga z niego wniosku w takim stopniu, w jakim chce, ale może się każde narzędzie demokratyczne przełożyć w narzędzie opresyjne, jeśli się nie zadba o pewne rzeczy. I takie dwie rzeczy, które my stosujemy. Po pierwsze, to jest od początku do końca bardzo partnerskie traktowanie uczestników, poinformowanie ich, w czym biorą udział i co to będzie, czy ta gra służy rozwojowi, czy służy ocenie. To są dwa zupełnie różne konteksty i ludzie muszą wiedzieć, w czym biorą udział. My w 99% tego, co robimy, to są gry rozwojowe, czyli zawsze tutaj celem jest rozwój jednostki i my tutaj jesteśmy zewnętrznym podmiotem wobec organizacji, które został wynajęty do tego, żeby pomóc ludziom się rozwijać. I ludzie muszą o tym wiedzieć, kto i po co z nimi robi. A druga rzecz, czyli partnerskie traktowanie i poinformowanie, a druga rzecz to jest dobrze poprowadzone omówienie, to znaczy przejście metodyczne przez kilka faz takiego omówienia, gdzie nagle ta gra okazuje się, że ma zupełnie inny wymiar niż się wydaje na początku. Czyli ta pewna przestrzeń do wypowiedzenia emocji, do powiedzenia o tym, co się wydarzyło, to jest zaprezentowane na wydaniach, że przedyskutowane, czy to rzeczywiście się ma w rzeczywistości uczestników, jakoś, czy się nie ma. Dopiero po przejściu przez pewną fazę jesteśmy wszyscy gotowi do tego, żeby wyciągnąć z tego konstruktywne wnioski. To tak znowu jak z każdym doświadczeniem musi być odkład, bo to musi być jakieś poczucie być może zachowania. I dopiero potem jest przestrzeń na wyciąganie konstruktywnych wniosków. A jeśli przeszło do głowy
wielkie porównanie tego procesu z tym, jak jest organizacja zupełnie meta, gdzie szukujemy ludzi, którzy mają bardzo taką rozwiniętą umiejętność szybkiego uczenia. A szybkie uczenie się polega na możliwości spojrzenia na ten każda osoba, każdy z Państwa zaznaczy takie pytanie, sytuacja, która pojawia się w Waszym życiu, kierujecie się dotychczasowymi swoimi doświadczeniami, rozwiązaniami, które ludzie z słuszności, wiedzialności, niezrykłości, a na ile jesteście w stanie zrobić dwa kroki do tyłu i spojrzeć na to, gdybym nic nie wiedział. To, co by mi przypadło, jak naprawdę nieograniczone, już swoimi doświadczeniami spojrzenie na nowy temat. Dlatego, że to jest naturalne jest to, że korzystamy ze swoich doświadczeń, tak? Ale jednak osoby, które potrafią zupełnie innowacyjny, inny sposób podejść do nowego problemu, który się w ich życiu pojawił, okazuje się, że to jest jakiś tam dowód na to, że mają tą umiejętność oduczania się, uczenia na nowo. Jest im łatwo zaakceptować różne rzeczy. Taka gra symulacyjna może być też takim fajnym symulatorem wyjścia zupełnie poza schemat. Jest to problem tak zupełnie inny, z którym się nie spotykaliśmy do tej pory. Naprawdę jakby to białe kartki jest, to nawet nie trzeba jej tworzyć, tak? Pytanie, czy wszystkim potrzebne jest wychodzenie poza schemat? Czy to zawsze jest rozwój? Bardzo dobre pytanie i pewnie odpowiedź jest taka, że w jakimś stopniu każdemu tak. Natomiast niektórzy potrzebują tego wychodzenia poza schemat częściej i bardziej, inni rzadziej i nie. Natomiast sama kompetencja i w ogóle gotowość, żeby to robić, to jest podstawa rozwoju. I w dzisiejszych czasach, w których w zasadzie przywiązanie się do czegokolwiek na dłużej niż na chwilę może być przepisem na porażkę, to chyba trenowanie tej umiejętności nikomu nie zaszkodzi. To jest trenowanie dlatego, żeby porzucać to, co już wiemy, umiemy, umieć, a otwierać się właśnie do pracy i próbować nowe rzeczy. Próbować nowe rzeczy i pomimo, że robimy to często właśnie w grach, w symulacjach, w grupie, często jesteśmy wystawieni. Ja wiem, że to jest bezpieczne środowisko, przynajmniej tak mówimy, że to jest bezpieczne środowisko, a nasze konsekwencje na przykład nie powodują konsekwencji finansowych, znaczy nasze błędy nie powodują konsekwencji finansowych, ale powodują konsekwencje towarzyskie, bo my szukamy się. Jeżeli w jakiś sposób się zawalutujemy w tej naszej, no właśnie, czy to grze, czy symulacji, zespół będzie pamiętać, tak, ale na przykład nie wiem nadal, czy na ile nadal są popularne wszelkie gry, takie społecznościowe, internetowe, pewnie samo tym się zgodnie. Ja w tym nigdy mnie to nie wciągnęło, natomiast mam kilkoro znajomych, którzy byli przez lata w jakichś grach. I dla mnie to jest niesamowite. I jak ci ludzie cudownie się czują, będąc jakimiś, nie wiem, superwarami, rzeczy, które w ogóle w życiu takim nie za bardzo nie wystawili w temacie. W internecie dowiadują się gdzieś tam tych grach komputerowych, ale to tylko z tego osobowości zupełnie na obszarze. Jest na pewno jest gdzieś takie objawy, ale za tym, żeby zapomnieć coś innego, żeby sprawdzić, Niektórzy, to często kobiety, muszę powiedzieć statystycznie, mają większy opór. Myślę, że to jest społeczne wytrenowanie mężczyzn do grania w samym sytuacji. Co ciekawe, że jest większy opór kobiet do takiej wejścia w grę entuzjastycznie, natomiast potem równie dobrze i równie skutecznie sobie w tym świecie radzą. Natomiast prosimy do rozmowy zaraz o świecie informacji radioaktywnych. Tak, wszystkim w złym świecie piątej klasy. Pibranie polskie. Tak, każdą niczym. Podziwy piosenki.
w złym świecie piątej klepki brak. Tak, 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 tak. No i czekam Artela. Nie ma tutaj żadnej Artela. No to nie odpływać. Albo coś nie chcę poznać. Ktoś tam może dodać. Ktoś nie chce dodać. Żeby to nie było może Artela. Może Artel Hoff. Może tak. Bo jest taki adres e-mailowy. Artel Hoff. Można dać Artel Hoff. Też dla E. Artel Hoff. Artel Hoff. No bo samo Artela, no to co to? Tego może być trudno. Kino i rozrywka. Artel Hoff. Ale oczywiście też jest rozumiany. Jako, że nie jedyny na pana na siłę za wszelką cenę. Więc nie oceniaj, nie krytykuj, a mów od siebie. Nie oceniaj, nie krytykuj, a mów od siebie. Jest to do pewnego stopnia uniwersalne na skutę, że tutaj możemy mówić o tym rozwoju technologicznym. Mamy też do czynienia z sytuacją, kiedy to młodsze osoby właściwie uczą te starsze, jak poruszać się na przykład w programach komputerowych czy rozwiązań, które mają Rozmawiamy sobie o grach szkolnych, właśnie o grach, o symulacjach, o grach symulacyjnych, czy też jak zwane, tak zwane, chodzi o coś, co nam symuluje rzeczywistość i w bezpieczny sposób pozwala testować, próbować nowych zachowań, nowych rozwiązań, nowego sposobu myślenia również. Bezpieczne, jak bezpieczne, to już sobie powiedzieliśmy, że różnie do tego ludzie podchodzą. A przed przerwą powiedziała pani, że kobiety mają większe opory przed wchodzeniem w gry. Tak, to jest taka obserwacja niepoparta absolutnie żadnymi pogłębionymi badaniami socjologicznymi, więc może socjologiczna dusza tutaj już się zastanawia, czy powinna była wygłaszać taką tezę. Natomiast coś takiego obserwujemy, że mężczyźni chyba są bardziej przygotowani do kulturowo, tak? W części grają w sporty zespołowe, częściej rywalizują, więc taka konwencja wejścia w jakąś grę, gdzie coś robimy trochę na niby,
i potem ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, potem jest następny mecz i znowu ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, jest chyba bardziej uswojony w męskim świecie niż w kobiecym świecie, który jest bardziej poważny i jest bardziej nastawiony na współpracę i na rezultaty, więc gra kojarzy się z rywalizacją, co też nie... też jest czasem wymagające, bo wiele gier szkoleniowych, gier edukacyjnych tak naprawdę wymaga od nas zarzucenia takiej prostej rywalizacji i rywalizacyjnego podejścia do świata i do życia, a raczej przyjęcia mistrzowskiej współpracy. To jest gwarant sukcesu. A ciekawe grze, w tej grze. A ciekawe jest to, że chyba kiedyś kilku gier świadkiem, gdzie nie było powiedziane, że jest to rywalizacja i ludzie od razu zaczynają rywalizować. Że gra się sama kojarzy z rywalizacją. Nie to właśnie gra, żeby przegrać, tylko gra się po to, żeby wygrać. Tak, i tak naprawdę te całe omówienia później, które są często bardzo, bardzo emocjonujące, równie jak samo granie, kiedy się nagle okazuje, że żeby w tej grze wygrać, to wcale nie trzeba było zabić przeciwnika i rywalizować, tylko to jest metafora takich sytuacji w życiu, czy takich sytuacji w życiu organizacji, czy w ogóle w życiu społecznym, kiedy ta współpraca jest strategią wygrywającą. To jest tak naprawdę propos tego zarzutu, czy to jest nierealistyczne, to słyszymy, ale w życiu tak nie jest, tak? Bo w życiu rządzi rywalizacja. Tak. Więc w ogóle właśnie, jak Państwo sobie radzą z takim argumentem, ale w życiu tak nie ma? Bo to rozumiem, że to jest bardzo częsta strategia obronna, jak właśnie próbujemy z jakiejś bardziej abstrakcyjnej gry przenieść potem wnioski na naszą rzeczywistość. I tak naprawdę 80% czy 90% takich sytuacji da się zminimalizować dobrze wybierając narzędzia. To znaczy gra, która jest rzeczywiście dopasowana do jakiegoś aspektu tej rzeczywistości uczestników, w którym oni znajdą analogię. No to o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby dać jakąś abstrakcyjną rozrywkę, w której wszyscy wyjdą z przekonaniem, że to się ma daleko do rzeczywistości. To jest tak naprawdę największa porażka w naszym zawodowym działaniu, jeśli dostarczymy grę, w której ludzie nie znajdą analogii ze swoją rzeczywistością. Więc na etapie doboru narzędzia wybieramy taką grę, czy projektujemy taką grę, żeby pewien może czasem nawet nieoczywisty, czy niewidoczny na pierwszy rzut oka aspekt był rzeczywiście analogiczny. Czy na przykład to, co tutaj pani mówiła, że czasem musimy się kompletnie otworzyć i zobaczyć zupełnie, spojrzeć inaczej na rzeczywistość, po to, żeby zobaczyć, że tutaj rzeczywiście współpraca jest potrzebna dla mojej rywalizacji. Do końca na gry przychodzą osoby z różnych firm, które być może mają jakieś wspólne społeczne czy środowisko, z którego przychodzą. Natomiast jak każdy indywidualnie ma swoją tak zwaną mapę rzeczywistości, tak? I pewne przekonania, wierzenia, tak? Wierzę w pewne rzeczy. I to jest właśnie ciekawe, kiedy przychodzi ten moment aha i poszerzenia tej swojej rzeczywistości, tak? Bo to jest właśnie to, i też to jest narzędzie też jak każdy inny kofejna, w którym im więcej się miało doświadczeń z tego typu narzędziem, to tym łatwiej wychodzi przeciąganie wniosków, patrzenie trochę z przymrużeniem oka też na siebie i na swoje emocje, które nami rządzą i dostrzeżenie w tym, jak z rozmowami rekrutacyjnymi. Im częściej chodzimy na rekrutację, tym lepiej się sprzedaje. Tak jest. Czy to znaczy, że jak będę grała w te gry i symulacje i będę co chwilę ćwiczyć, to będę też lepszym pracownikiem? No, my wierzymy, że tak. I też przede wszystkim lepszym, bardziej świadomym siebie człowiekiem. Bo to też mogłoby to przejście pomiędzy grami. Przeciwstawmy sobie byty z jednej strony lojalni pracownicy, absolutnie oddani pracy, z drugiej strony, jak pani wspomniała, ludzie, którzy jednak dążą do pewnego balansu między życiem zawodowym a życiem prywatnym i właściwie wychodzą z założenia, że w każdej chwili mogą zmienić pracę, bo się szczególnie do swojego pracodawcy nie przywiązują. Tak jak mówię, bardzo często przeciwstawia się obie te postawy jako zupełnie nie do pogodzenia. A może to jest jakaś siła, może pracodawca sensowny mam i sprytny potrafi to wykorzystać. Oczywiście, że tak. Sensowny pracodawca jest w stanie wykorzystać każdy potencjał, a każdy człowiek, bez względu na to, czy jest z takiej czy innej generacji, czy ma zbiór innych cech społeczno-demograficznych, może być dużym potencjałem. W związku z tym jak najbardziej mądre zarządzanie i rozsądne zarządzanie może być tutaj, może powodować, że będzie to tylko zasób, a nie przeszkoda. Na przykład ja jestem, powiedzmy, osobą, która wchodzi na rynek pracy, współpracuje z osobą, która jest ode mnie 20 lat starsza na przykład. Bo każdy ma inne spojrzenie, inne doświadczenia, ale to wszystko może się bardzo dobrze uzupełnić.
dlaczego w takim razie bardzo często odmowie tego zalazu pokazuje się jako zwalczające się plany? Z jednej strony młodzi ludzie, którzy mówią o tych nieco starszych kolegach, że przecież to nawet nie wie, co to jest Facebook, który kolega z pracy, a z kolei ci starsi swoim młodszym mówią, że jeszcze nic nie umie, a już jest jeszcze nie. Trudno, że tylko powiedzieć, że starostwieniowy w ogóle w Polsce jest bardzo duża. Niezależnie od generacji. Ludzie lubią oczekiwać, tylko każdy ma te oczekiwania trochę inne. I wcale nie jest powiedziane, że starsze pokolenia nie są roszczeniowe, tylko one innego rodzaju potrzeby przejawiają. Natomiast powiedziałabym, że dyskurs konfliktu jest pewnie bardziej nośny niż jakiś taki dyskurs kompromisu. Ja bym też powiedziała, że pewne rzeczy są wyolbrzymiane. Na przykład zwróciłam uwagę na to, że z jakiegoś powodu cały jakiś taki obszar w ogóle zasobów ludzkich, zarządzania zasobami ludzkimi, HR-ów, jakoś strasznie się przywiązuje do tego, żeby cały czas dyskutować o tych pokoleniach. Przy czym tych wyzwań jest też, te wyzwania są gdzie indziej też ulokowane. To nie jest tylko konflikt pokoleń, czy te różnice, czy w ogóle konflikty na przykład w miejscach pracy wcale nie wynikają tylko i wyłącznie z różnicy wieku. Jakby te podłoża są różne i to, z czym ja się zetknęłam, bo zanim się związałam tak bardzo silnie ze światem naukowym, to miałam kilkuletnie doświadczenie na takim otwartym rynku pracy, między innymi w agencji doradztwa personalnego. I też obserwowałam różne procesy takie społeczne na rynku pracy. I mam wrażenie, że pewne konflikty czy pewne wyzwania, z którymi wszyscy się mierzymy w miejscach pracy, trochę były składane na bakier tych różnic pokoleniowych, że ty jesteś generacja taka, to wszystko tłumaczy twoje, jakby to jest wytłumaczenie całe twojego zachowania. Dokładnie, podczas gdy tak nie jest, tak? Znaczy to trochę właśnie powoduje, że umykają nam jakieś takie głębsze, myślę, refleksje na temat przyczyn czy powodów, dla których coś się wydarzyło, czy zachowujemy się tak, a nie inaczej. Te różnice mogą wynikać naprawdę z wielu, wielu innych czynników, zarówno społecznych, jak i bardziej pewnie psychologicznych, czynników związanych z płcią, z wykształceniem. Ja widziałam bardzo duże różnice w tym, jakie podejście do pracy mogą mieć osoby, które po prostu skończyły inne kierunki studiów, tak? Znaczy taki socjolog wydawał mi się bardziej rozsądny czasami w podejściu do różnych rzeczy niż ktoś, kto na przykład, nie wiem, skończył tylko zarządzanie. Nie chcę powiedzieć tylko, muszę teraz absolutnie urażać osób, które skończyły zarządzanie, bardzo przepraszam, ale jednak mam tutaj na myśli takie spojrzenie bardziej społeczne, a nie tylko biznesowe na różne rzeczy. Ale zwracam tylko uwagę na to, jak wiele może być tych powodów, że jednak różnimy się w podejściu do pracy, w percepcji pewnych rzeczy i pewnie w swoich oczekiwaniach do tej pracy. Gdzie w takim razie tkwią te najważniejsze wyzwania, to jest ten wspaniały, które przykrywane są tą postawą boską, że pewnie chodzi o konflikt pokoleń, o konflikt generacji? One są dla każdego miejsca pracy też w jakiś sposób unikatowe, a dla wielu są pewnie uniwersalne. Ja widzę bardzo dużo wyzwań związanych cały czas z płcią, z tym, że jednak kobietom jest bardzo trudno godzić życie zawodowe i prywatne. Że i to zarówno w takich zawodach sfeminizowanych, reprezentowanych raczej przez kobiety, jak i w takich zawodach, gdzie tych kobiet nie jest dużo. Właściwie trudno jest mieć na przykład rozchorowane dziecko, bo zwolnienie lekarskie, bo jakieś inne rzeczy, takie tutaj zjawiska widzę. Myślę, że tych wyzwań jest całkiem sporo. Myślę, że pewnie inne problemy będzie miał drobny przedsiębiorca z miasta średniego, na przykład z Mielca na przykład. Tam jest bardzo mało drobnych przedsiębiorców. Tam jest strefa ekonomiczna, która też ma swoje wyzwania, ale więcej tych drobnych przedsiębiorców i usług jest pewnie w Słupsku, to jest drugie miasto, które badamy. I tam, miasto, które blisko jest morza, może mieć problem z tym, że nie ma pogody na przykład latem, więc...
Dochodzę do wniosku, że temat, który dziś podjęliśmy, czyli różnice generacyjne na rynku pracy, jest tematem wtórnym, drugorzędnym. Że są istotniejsze, o których powinniśmy rozmawiać. Nie, nie chciałam, myślę, że nie chciałabym tego tak wartościować. Ja myślę, że wszystkie tematy, jakby wszystkie wątki są tak samo ważne. Myślę, że tylko nie należy pewnych rzeczy upraszczać. Jakby to nie powinno być uproszczenie i wymówka na wszystkie bolączki, jakie dotykają rynek pracy, bo my ciągle tak, jeżeli mówimy o Polsce, my ciągle mamy problem z innowacyjnością, ciągle reprodukujemy jakieś schematy, które przychodzą do nas na przykład z krajów bardziej rozwiniętych. Nie ma jakby oddolnych, czy są oddolne inicjatywy, ale oczywiście one oczywiście występują, tylko niekoniecznie się przebijają. W związku z czym więcej jest takiego przyjmowania i właściwie implementowania jakichś takich zachodnich rozwiązań, przy czym one nie zawsze się sprawdzają, bo właśnie ten kontekst społeczny jest inny. Natomiast myślę, że każde wyzwanie i pewnie każdy obszar jest tutaj tak samo ważny. W zależności od tego, na czym tak naprawdę, na co położymy nacisk. Na zakończenie chciałbym jeszcze do tych młodych wrócić, o których mówiliśmy przez chwilę. Pani wspomniała, że z jednej strony to są ludzie, którzy słyszą na starcie swojego zawodowego życia, że łatwo nie będzie, że jak się zmieni jeden pracownik, to można go zastąpić bez problemu innym. Z drugiej strony to są bardzo często ludzie, którzy wychodzą z założenia, że pracodawcę też można w każdej chwili zmienić. Jak to rozumieć? To się dla mnie jakoś nie łączy. Oni czasami się nie przywiązują do tych pracodawców, bo wiedzą, że każdy może z siebie zrezygnować. Natomiast to jest też tak, że człowiek więcej niż kiedyś potrzebuje czasu na poszukiwanie, w ogóle poszukiwanie. Właśnie to jest trochę to, o czym zaczęliśmy mówić na początku. Jest bardzo dużo możliwości. Jest całe spektrum możliwości, o których nie zawsze ludzie młodzi wiedzą, bo oni do niektórych mają większy dostęp, do niektórych mniej. Mam tutaj na myśli nawet informacje o tym, jakie nie zawsze nawet dobrze potrafią zdiagnozować swoje własne preferencje w zakresie tego, co chcą robić, a czego robić nie chcą. W związku z tym tak naprawdę nie do końca te pierwsze prace nie zawsze są właściwie tymi najlepszymi, które w ogóle chcieliby podjąć, ale z drugiej strony no to też jest tak, że właściwie człowiek potrzebuje trochę zdefiniować sam siebie na tym rynku pracy. Teraz na przykład nie mówi się o wejściu na rynek pracy jako jednorazowym wydarzeniu. Mówi się o całej fazie cyklu życia, takim procesie, który właśnie jest taką trochę sekwencją różnych stanów i zmian, które się dokonują na tym rynku pracy. Natomiast jeszcze chciałabym na koniec powiedzieć o jednej różnicy, której nie powiedziałam, mianowicie o przede wszystkim branżach i sektorach. Tutaj trochę inna perspektywa jest osoby, która będzie poszukiwać pracy w takich bardzo niszowych i potrzebnych, takich, na których jest duży popyt miejscach pracy, a trochę inaczej będzie, gdzie rynek jest przesycony i tych młodych jest na przykład dużo, wielu na jedno miejsce. Niestety tego wątku już rozwinąć dzisiaj nie zdążymy. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję o młodych również na rynku pracy, a także o tych nieco starszych. Justyna Sarnowska, socjolog, Uniwersytet SWPS i Młodzi w Centrum Lab. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Reklama. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? To dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, smsowanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl.
Filip jest podatny na infekcję i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine, lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine, zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Tna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Więc tak, jeden na czterech mężczyzn po 40 ma nietrzymanie moczu. Zwykle zaczyna się od kilku kropel. Jesteś jednym z nich i martwisz się utratą kontroli. Jest coś, co ci pomoże. To coś to Tenamen. Wkładki męskie stworzone specjalnie dla ciebie, kolego. Musisz je tylko kupić i nosić. Zaprojektowane po męsku, żeby dać ci ochronę przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem. Wkładki męskie Tenamen. Masz kontrolę. Kup w aptece, sklepie medycznym lub zamów próbkę na tenamen.pl. O, Marysia ma katar. Sama wiesz, jak ciężko sobie z tym poradzić przy 6-miesięcznym dziecku. Podaj Marysi Purinasin. Purinasin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną mgiełkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę, weź. Dzięki. O, wyrób medyczny z dodatkiem gliceryny. Małe opakowanie i aż 500 dawek. I możesz go stosować także na co dzień. Purinasin. Więcej niż woda morska. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. HBO przedstawia. Ciąg dalszy afery w rządzie. Opozycja zapowiada wniosek o wotum nieufności. Premier Kostrzewa ma oficjalnie ogłosić koniec koalicji i co za tym idzie, upadek rządu. Afera wyszła na jaw. Nic nie wiesz. Marcin Dorociński, Magdalena Popławska, Adam Woronowicz. W nowym sezonie serialu HBO. Pakt. Drugi odcinek, dziś o 20.10 w HBO. To była reklama. Jest 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Setki warszawiaków uczciły 186. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. W Koszalinie trwa świąteczna zbiórka żywności. Na koniec powiemy o zwiększonym zainteresowaniu zakupem sprzętu narciarskiego. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Uroczysty apel, msza oraz odsłonięcie głazu pamięci. Setki warszawiaków uczciły 186. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. W Alei Chwały na Olszynce Grochowskiej zebrali się również przedstawiciele prezydenta, premier oraz parlamentarzyści. To, co państwo widzicie na przestrzeni 700 metrów, 35 głazów, to jest efekt prywatnej pracy tych, którzy nie bali się uczcić bohaterów. To jest ogromna uroczystość, oświetniająca obchody bitwy pod Olszynką Grochowską. Ja przychodzę tu już od lat 18-20. Idziemy teraz Aleją Chwały. Aleja Chwały to jest ulica Peraczy. Ja pamiętam jeszcze, tutaj nic nie było, bo tu się rozgrała najkrwawsza bitwa w Powstaniu Listopadowym. I tutaj spoczywa blisko 17 tysięcy żołnierzy, 7300 Polaków i 9700 rosyjskich żołnierzy. Mieszkańcy Koszalina uczestniczą w świątecznej zbiórce żywności. Dziś w całym kraju ostatni dzień akcji. Klienci w sklepach zostawiają m.in. makarony, cukier, ryż, konserwy, słodycze i bakalie. Dziękujemy ślicznie. Mi jest szkoda tych potrzebujących. I chciałabym, żeby mieli radosne święta. Bardzo się cieszę, że takie akcje są w ogóle. Trzeba pomagać. Sam cierpiałem wiele za dziecko, jeszcze na tego doznałem. Doskonale rozumiem, co to znaczy mieć, a nie mieć. No i mam satysfakcję. Polacy są w ogóle takimi ludźmi, którzy pomagają.
i chcą pomagać. Zbiórkę jedzenia prowadzą wolontariusze, przede wszystkim gimnazjaliści i licealiści. Są też harcerze ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Druhna Beata. Dobrze idzie, fajnie jest. Dużo dają żywności. Młodzież, dorośli, dzieci, rodziny. Lubię zbierać żywność, bo pomagam. Bycie harcerzem zobowiązuje do pomocy. Łukasz, lubię pomagać. Dużo słodyczy i różnego jedzenia. Dzieci się cieszą z pracy. Niepełnosprawność czy choroba nie są przeszkodą. Młodzież jest bardzo zaangażowana, powiedziała drużynowa Anna Osuchowska. Starają się po prostu przełamać tą swoją niemoc, jak gdyby. Chowanek potrafi stać nawet 4 godziny. Jest z tego bardzo dumny, że pokonał trudy. No to, że mogą pomóc, że realizują prawo harcerskie, realizują siebie, że oni też mogą po prostu. Podnoszą swoje ego. Zbiórka żywności potrwa do godziny 18. Wolontariusze mają identyfikatory i oznakowane kosze. Pomoc przed świętami trafi do biednych rodzin, ludzi samotnych, bezdomnych i chorych. W kolejnych dwóch masowych grobach w Iraku znaleziono co najmniej 18 członków mniejszości jazyckiej. Do tej pory tysiące jazydów zostało zabitych lub porwanych przez organizację Państwo Islamskie. Paramilitarne oddziały peszmergów, kurdyjskich bojowników, odnalazły masowe mogiły w północno-wschodnim Iraku w okolicach Mosulu. Groby zawierały kości i dokumenty tożsamości. Burmistrz Sinjaru powiedział, że ostatnie odkrycia powiększają liczbę odnalezionych zbiorowych grobów mniejszości jazyckiej do 29. Szacuje się, że liczba ta może wzrosnąć do 40. Jazydzi to 400-tysięczna społeczność, która wyznaje religię łączącą elementy islamu, chrześcijaństwa oraz pierwotnych wierzeń. Śniegu jeszcze nie ma, ale widać zwiększone zainteresowanie zakupem sprzętu narciarskiego. Tak wynika z danych serwisu ogłoszeniowego OLX.pl. W listopadzie pojawiło się w nim 30 tysięcy zapytań dotyczących m.in. używanych nart i kików. Początkujący narciarz, który chce skompletować zestaw używany przed wyjazdem w góry, powinien się liczyć z kosztem około 2000 zł, powiedziała Aleksandra Kubicka z OLX.pl. Nie mówię tutaj o odzieży, tylko o samym sprzęcie, więc można znaleźć bardzo dobre narty po jednym, po dwóch sezonach, które są o połowę tańsze niż te narty ze sklepu. To trochę jak z zakupem samochodu. Możemy kupić auto prosto z salonu, ale zaraz powiedzieć, ono traci z wiele ze swojej wartości. Tak samo jest z nartami. Aleksandra Kubicka dodała, że dosyć mało ogłoszeń dotyczy nowego sprzętu. Nowego sprzętu jest mało, bo głównie to się dzieje w sklepach. To co ważne, nie kupujemy nart przez internet. Przez internet polujemy na super okazje, oglądamy stan nart na zdjęciu, ale spotykamy się ze sprzedawcą, dokładnie oglądamy krawędzie, dokładnie sprawdzamy stan ślizgu. Bardzo popularne są narty używane, te 120, to są narty dziecięce, juniorskie, bo najczęściej tak właśnie rodzice przygotowują dzieci do pierwszej przygody na nartach. Rodzice przygotowujący dzieci do wyjazdu w góry muszą się liczyć z wydatkiem około 1000 zł, kupią za to narty, kijki, kask. Aleksandra Kubicka dodała, że z roku na rok widać większe zainteresowanie zakupem używanych nart biegowych. Prognoza pogody. Dziś w kraju zachmurzenie duże i przelotny deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. Większe przejaśnienia na krańcach zachodnich. Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie i w centrum do 6 stopni Celsjusza na południu. Wiatr dziś umiarkowany i dość silny, północno-zachodni i zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Mamo, skąd oni się tutaj przyjechali? Zaprosiłam ich do wszystkich moich znajomych z Facebooka. Przyjdą, wszystko będzie dobrze, bardzo dobrze. Mediamarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat? Teraz na 18 urodziny w Mediamarkt. Laptop Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel oraz Windows 10. Już za 1199 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Pustynie. Niektóre z nich nie widziały deszczu od 500 lat, więc każda kropla wody jest na wagę złota. Jeśli czujesz, że twoja cera jest jak pustynia, ekstremalnie sucha, szorstka i ziemista, wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach.
Regenerum to więcej niż krem. To specjalistyczne serum do twarzy. Jego składniki nie tylko intensywnie nawilżają, ale tworząc kompres, docierają do głębokich warstw naskórka, przyspieszając jego odbudowę. Serum redukuje zmarszczki i wygładza skórę natychmiast po nałożeniu. Regenerum. Pełna regeneracja. Ach, uwielbiam koniec miesiąca. Jak portfelik mam taki chudziutki. Jak mi się wszystko kończy. Jak w lodówce mam tylko światło. To jest znak, że zaraz będzie taniej. W Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już od jutra kabanosy Peacock jedynie 2,99 za 120 gramów. 2,99. A cukier biały kryształ 2,20 za kilogram przy zakupie dwóch opakowań. Tylko 2,20 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Bierzemy flagę, szaliki. I wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Wojtechu, targa mną czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz własny zestaw AGD i więcej elementów połączysz. Także proszę Państwa, Biblia, Pismo Święte, Biblia jest dostępna dla każdego. Abyś mógł zrozumieć daną książkę, musi być ona wydana w języku, który znasz, a nie po łacinie. Obecnie jest wysoce prawdopodobne, że Biblia ukazała się również w języku zrozumiałym dla Ciebie, bez względu na to, gdzie mieszkasz, czy z jakiego kraju pochodzisz. Zastanów się, dzięki czemu coś tak niezwykłego jest w ogóle możliwe. Tłumaczenie Biblii, tłumaczenie Pisma Świętego. Biblia została spisana w językach hebrajskim, aramejskim i greckim. W tych trzech językach. Tylko proszę, żeby moherowi przesadni, przesądni na liczbę trzy nie wyciągali żadnych wniosków. Bo to tak po prostu było. Taki przypadek, nie przypadek, że w trzech językach jak Biblię spisano, hebrajskim, aramejskim i greckim. Z tego względu liczba jej czytelników była ograniczona. Aby jej treść udostępnić w innych językach, szczerzy ludzie nie spędzili wysiłku. Dzięki ich pracy Biblia jest dzisiaj przetłumaczona w całości lub części na jakieś 2700 języków. Oznacza to przeszło 90%, że 90% ludności świata może czytać Biblię lub jej fragmenty w języku ojczystym. Także publikowanie, gdzie jest pierwotnie tekst Biblii, zapisano na nietrwałych materiałach, takich jak skóra, czy papirus, czy welin. Aby jej orędzie przetrwało, trzeba ją było przepisywać. Zrobiono to ręcznie, z wielką starannością. Tutaj ostatnio mówimy o perfekcyjnej staranności, o wielkiej staranności różnych rzeczy. Dlaczego by to miało nie dotyczyć Pisma Świętego? Powstałe kopie biblijne Pisma Świętego były drogie i niewielu ludzi mogło sobie na nie pozwolić. Kiedy jednak ponad 550 lat temu Jan Gutenberg wynalazł prasę drukarską, udostępnianie Biblii nabrało wielkiego tempa. Według pewnej oceny do tej pory wydano już przeszło 5 miliardów Biblii lub jej fragmentów, biorąc pod uwagę te czynniki. Także puszczaj chleb po wodzie. Niech Państwo zobaczą, że my właściwie propagujemy tutaj dobre rzeczy. Edukacyjnie, psychologicznie. Czyli nie chcemy siebie tutaj pokazać, zwłaszcza, że to radio, że fonia jest, że jest jakaś treść. To KPM Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, nawet moje smartfony wszystkie czytają to, co ja mówię.
zakwitują jednocześnie, biorąc pod uwagę te czynniki twierdzenia, Biblii nie dorównuje żaden inny tekst biblijny. Niewątpliwie jest to księga, którą można zrozumieć, można pojąć. Mimo wszystko niektórym sprawia to trudność. Gdzie znaleźć pomoc? Pomoc gdzie znaleźć? Jakie wynikają z tego korzyści? Odpowiedzi na pytania. Powiemy dalej. Czyli kilka informacji o Biblii. Biblia jest zbiorem 6 10 jej treściowej historii prawa prorostwa opowiada się za liberalizmem w gospodarce, a to przeraża lewą część francuskiej sceny politycznej. Stąd oczekuje się, że to lewicowi wyborcy poprą bardziej umiarkowanego w swych poglądach, ale na JP, mera Bordeaux, François Fillon uważa, że Francja znalazła się w takiej zapaści ekonomiczno-społecznej, że potrzebne są radykalne cięcia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Pakistanie porwano 6 Pakistańczyków pracujących dla polskiej firmy Geofizyka Kraków. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródła wojskowe. Wśród uprowadzonych nie ma Polaków, zapewnia polski MSZ. Rzeczniczka resortu Joanna Wajda powiedziała informacyjnej agencji radiowej, że służby dyplomatyczne monitorują sytuację. Informujemy, że wśród porwanych w Pakistanie pracowników Geofizyki Kraków nie ma obywateli Polski. Nasza placówka w Islamabadzie monitoruje sprawę na bieżąco. Pakistańscy pracownicy geofizyki zostali uprowadzeni wczoraj wieczorem. Porwano ich z pojazdu w rejonie wsi Drazinda, znajdującej się 80 km od miasta Dera Ismail Khan. Dotąd nikt nie przyznał się do porwania. W przeszłości w tym regionie dochodziło do wielu uprowadzeń, za które odpowiedzialni byli islamscy radykałowie. W ten sposób wymuszali okupy lub zwolnienia z więzień osób ze swojego środowiska. A Geofizyka Kraków, spółka zależna od PGNiG, od wielu lat świadczyła usługi sejsmiczne w Pakistanie. Agencja Reutera podaje, że firma nie była w stanie natychmiastowo udzielić komentarza. Firma, jak informuje jej strona internetowa, od sierpnia jest bowiem w stanie likwidacji. Jeszcze raz. W hotelu Bristol w Warszawie trwa aukcja dzieł sztuki przekazywanych przez wybitnych artystów na rzecz schronisk dla zwierząt. Specjalnie na tę